Panie profesorze, co to jest medycyna personalizowana? Medycyna personalizowana to jest taka koncepcja, która opiera się na rozumieniu różnic pomiędzy grupami pacjentów i na dostrzeganiu pewnej złożoności chorób, czy ich etiologii. Inaczej mówiąc, jest to medycyna szyta na miarę, czyli to jest odejście od takiej strategii, że u wszystkich pacjentów chorujących na daną chorobę stosujemy jeden lek, ale koncepcja polegająca na tym, że stosujemy te leki, które w danej grupie pacjentów będą skuteczne, a o tej skuteczności wiemy na podstawie testów, głównie badań genetycznych, czyli jakby badamy genetyczną wrażliwość na działanie leku i też to badanie pozwala nam określić prognozę rozwoju choroby i właśnie skuteczność dobranej indywidualnie terapii. Czyli podstawą jest tutaj, panie profesorze, pogłębiona diagnostyka molekularna, żeby zaprojektować tę terapię szytą na miarę. Czy w Polsce pacjenci mają dostęp do niej taki, jakbyśmy chcieli? Dzisiaj ten dostęp jest dość ograniczony, ale w ogóle medycyna personalizowana to jest w sumie nowe pojęcie, czy może nawet nowy dział medycyny, który rozwija się bardzo dynamicznie. Jeśli przyjrzymy się, sam takie badanie prowadziłem, liczbie publikacji naukowych, które powstały w ostatnich latach i które zawierają to pojęcie, to ta liczba rośnie w postępie geometrycznym. I to jest, czyli badania prowadzone są bardzo intensywnie i teraz jakby stoimy przed takim wyzwaniem połączenia tej diagnostyki molekularnej z indywidualnie już wtedy dobraną terapią. My wiemy, że w różnych chorobach istnieje populacja wrażliwa na dany lek i taka, która nie jest wrażliwa i jeśli przyjrzymy się takim chorobom jak astma czy depresja, to leki tam stosowane nie są skuteczne u około 30% pacjentów. Jeżeli przyjrzymy się lekom onkologicznym, to ten odsetek sięga nawet 75%, a więc gdybyśmy u wszystkich chorych zastosowali z reguły dosyć drogi lek, to on w tych 70% będzie nieskuteczny, ale w 25% będzie wysoce skuteczny. W związku z tym jakby musimy zróżnicować z pacjentem, do jakiej grupy należy i wykonać najpierw odpowiednie badanie. I teraz wydaje się, że to wszystko jest drogie w takim jednostkowym przeliczeniu, ale w wymiarze populacyjnym może się to okazać dosyć rewolucyjną zmianą. Bo z jednej strony, jeśli mówimy o pacjentach, to medycyna personalizowana to samo dobro dla pacjenta, ale właśnie czy jej rozwój nie spowoduje katastrofy systemowej? Czy system ochrony zdrowia w Polsce jest też gotowy na to? Ja myślę, że to jest jakieś wyzwanie stojące przed medycyną w ogóle na świecie, do którego trzeba podchodzić ze spokojem, ale też widzieć go w takim szerszym kontekście i w takim podejściu interdyscyplinarnym, bo wprowadzenie medycyny personalizowanej wiąże się z szeregiem rozwiązań prawnych, organizacyjnych i też z pewną pogłębioną refleksją etyczną, albowiem diagnostyka molekularna czy genetyczna wiąże się z takimi problemami jak ustaleniem, kto jest właścicielem informacji o wyniku badania, jak te wyniki dotyczące genomu ludzkiego są przechowywane, jak są chronione. To są bardzo takie wrażliwe dane i ta decyzja o tym, kto miałby jakie leczenie otrzymać, także w wymiarze systemowym, a więc decyzja o finansowaniu,
no też wymaga takiego interdyscyplinarnego podejścia, więc to jest jakaś przyszłość, to jest wyzwanie. Medycyna personalizowana na świecie funkcjonuje, a jej skala no na pewno będzie rosnąć w najbliższych latach i dziesięcioleciach. To jest jakiś przełom w medycynie i system zdrowotny no, stoi przed takim wyzwaniem.